nagle uważają, że muszę mnie nauczyć pokory, nagle, że Wasyl i do niego i inni gromadziarze chcą mnie wyjaśniać. Skoro chcą mnie wyjaśniać, to zapraszam do The War. Tam wyjdę z każdym z Was po kolei, mogę się z każdym bić, czy to będzie Wasyl, czy don Diego, obojętne. Także ja mówię oficjalnie dla Gromdy za takie właśnie wbijanie szpili, robienie z ludzi debili, gdzie ludzie sami widzą w tych komentarzach, że co tu się dzieje, co oni próbują na siłę zrobić, gdzie ja widzowie od półtorej roku, tam od dwóch lat, nie wiem kiedy ostatni raz miałem walkę na Gromdzie, kiedy połamałem sobie rękę, od półtorej roku trąbiłem, że chce mi się rewanż z Wasylem, że chce się bić z Don Diego, że chce się bić z najlepszymi. Nikt się nie odzywał. Kiedy stałem się osobą rozpoznawalną, nagle teraz wszyscy się nagle do mnie odzywają. Teraz nagle się wybijają na moim nazwisku, rozumiesz? Moim zdaniem to jest chujowy numer, także ja walk nie odmawiam. Jak chcecie się ze mną bić, to nie wiem, jak Kubiszyn, jak to powiedział, że musi mnie nauczyć, że musi mnie skarcić. Jak chcesz mnie skarcić, to wyjdź ze mną na The War. Mamy pod koniec kwietnia, początek maja galę. Wyjdziemy sobie na twoich warunkach, jakie będziesz chciał, czy to boks, czy to K1, obojętne. A jeśli nie, no to słuchaj, masz mój numer, masz mojego Facebooka, przyjedź do Torunia, równie dobrze możemy się sprawdzić poza kamerami. Nie musisz się wiecznie nie musisz się teraz na moim nazwisku wybijać. Możemy zrobić to poza kamerami, jeśli chcesz mi coś pokazać.